Powiem wam tak, to nie jest sztuką udzielać dobrych odpowiedzi, nie. Sztuką jest stawiać mądre pytania. I my w kraju mamy od tego człowieka. I to jest Tomasz Obratowski. Czy będzie śnieg na święta? Jedna z gazet chwaliła się, mówiliśmy o tym, mamy prognozę na całą zimę, Wigilię może być biała, ale co to za prognoza może być biała, może. Jeden pan synoptyk znowu już oznajmił w internecie, że pogoda na grudzień zapowiada się zagadkowo, bo modele meteorologiczne nie są spójne. Część modeli mówi, że może być lekkie ocieplenie, a część modeli mówi, że będzie zimno i biało. Modele. No, fajnie by jednak było mieć na święta ze 2-3 płatki śniegu, dlatego władze nasze powinny wydać zdecydowaną walkę brakowi śniegu w święta. Sejm niech uchwali, że ma być śnieg na święta, prawda? Prezydent podpisze, ale można nie zdążyć, bo Senat będzie maksymalnie opóźniał procesowanie uchwały, tak, żeby partia rządząca nie przyplusowała sobie u społeczeństwa śniegiem. Teraz już chyba nie zdążymy. Jeśli więc nie będzie śniegu w Wigilię, to wiedzcie, że będzie to z winy opozycji i obstrukcji senackiej. Ale jeśli będzie w tym roku śnieg, później może, to na wszelki wypadek trzeba go gromadzić na następny rok, nie wiem, gdzieś w magazynach, w górach, w lodówkach, i jak za rok nie będzie śniegu, to się wtedy ten zmagazynowany śnieg na Wigilię rozsypie po kraju i będzie. Dla pewności pan premier powinien utworzyć, no nie wiem, agencję rządową do spraw zaopatrzenia społeczeństwa w świąteczny śnieg. No ale z drugiej strony wiemy, jak te rządowe agencje działają, byśmy się doczekali śniegu na majówkę. Podsumowując, na święta musi być biało, ale może nie być. Cholera wie, co będzie. I tego się należy trzymać.